Znajdujemy się na osiedlu 2. Pułku Lotniczego w pobliżu dawnego hangaru lotniska cywilnego. W latach 80. mieściła się tu zajezdnia autobusowa. Pracował w niej działacz Konfederacji Polski Niepodległej Kazimierz Krause. I to właśnie on, razem ze swoim kolegą Jackiem Żabą, w nocy z 12 na 13 grudnia 1985 roku poprzecinali paski klinowe w 30 autobusach. Chcieli w ten sposób przypomnieć o rocznicy wprowadzeniu stanu wojennego. Służba Bezpieczeństwa tego nie darowała. Rozpoczęła bardzo intensywne śledztwo i wkrótce obaj trafili do więzienia. W więzieniu obchodzono się z Jackiem Żabą szczególnie okrutnie. Był bity i poniżany przez współwięźniów. Trafił zresztą do celi z zatwardziałymi kryminalistami, co nie powinno się zdarzyć. Na dodatek znęcała się też nad nim służba więzienna i właściwie już po roku był strzępem nerwów. Jego stan był tak ciężki, że zażywał bardzo mocne leki, a w rezultacie trafił do szpitala w Kobierzynie. Stamtąd wypuszczono go pod koniec 1988 roku na przepustkę. Były to już czasy końca komunizmu. Jacek Żaba był fetowany. Jacek Kuroń osobiście zapewniał go, że nie wróci do więzienia. I wtedy Służba Bezpieczeństwa postanowiła pokazać, że jednak wróci. Dostał wezwanie do odbycia reszty kary. Wszyscy byli zajęci rewolucją, wszyscy cieszyli się rozmowami okrągłego stołu i nikt nie zauważył jego tragedii. Wrócił do mieszkania, wziął kąpiel, zjadł obiad, po czym wyskoczył z okna na najwyższym piętrze tego bloku. Wiemy, że jeszcze żył przez jeden dzień, ale był już w stanie agonalnym. Także umarł 26 lutego 1989 roku. Obecnie znajdujemy się w podziemiach kina Światowid, wentylatorowni, która nie jest w ogóle dostępna dla zwiedzających ze względu na duże ryzyko spowodowania wypadku. Należy tu zachować szczególną ostrożność. Spinamy się do góry. Idziemy. Opieramy się tutaj. Opieramy się. I wyszedłem. Znajdujemy się w szklanych tunelach wentylacyjnych. Tu jest nagrzewnica centralnego ogrzewania, która w zimie nawiewała ciepłe powietrze do sali kinowań. To, że było to ciepłe powietrze, świadczą o tym szklane płytki, albowiem woda się miała skraplać. Zmierzamy do tuneli, które tłoczą ciepłe powietrze do poszczególnych kanałów wylotowych znajdujących się na sali teatralnej. Idę dalej.
Idąc po Sowę, Szanowni Państwo, możemy na czworakach przejść pod całą główną salą, tymi tunelami. Jak te moje nogi wytrzymały, to... Ale... No i teraz... O! O! I tutaj, proszę. Proszę Państwa, za nami jest wentylator nawiewowy, który tłoczył powietrze do wszystkich pomieszczeń sal kinowych. Proszę zwrócić uwagę na potężne łopaty o mocy 12 kW. To był niesamowity nawiew powietrza. No i powoli wychodzimy z kolejnego tunelu wentylacyjnego. Dziękuję Państwu za wspólne zwiedzanie tych korytarzy, które z przyczyn oczywistych nie są udostępnione do zwiedzania.